Naprawne kontrole, otrzymanie pojazdu, wynagrodzenie. O, na plus jesteśmy. Drodzy Państwo, jesteśmy po raz pierwszy na plus. Coś niebywałego. Czego się nauczyłeś? Bierz się do pracy. Ejo? A to czemu żeś się nie pochwalił, czy byłeś? To bym się chociaż przywitał, a ja ciebie nie widziałem. Ale byłem, zgadza się. W pierwszym rzędzie. Praktycznie. Dobra. Dawaj pan dokumenty. No już widzę, że się nie zgadza imię i nazwiska. Raport. Imię i nazwisko, data ważności. Data ważności się zgadza. Zdjęcie? Też się zgadza, nie? Nie, gdzie się zgadza? Tu ma pan brodę w dół, a tu ma pan brodę w górę. Zdjęcie też się nie zgadza. No właśnie, sprawdzić tablicę. Dzięki, Stachu. Nie ma przemytników nowych, a o liście przewozowym nic się nie zmieniło. A co to za pytania na transmisji na żywo, panie Mateuszu? Nieładnie, nieładnie. Dajcie rzeczy do prywatnie, proszę. Dobrze, a my tu sprawdzimy stan bagażnika, a nie przejdziemy tędy? Cóż, musi pan wypakować. Niech pan jeszcze opuści pojazd, nie? No nie ma problemu, i tak pan nie przejeżdża. Tylko ja tu się zastanawiam, czy pana aresztować przypadkiem nie trzeba. Nie, to mi się wszystko zgadzało. Też by się wszystko zgadzało. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Dobra. Nie ma podejrzeń do pana. Tylko jeszcze sprawdzimy tu, czy aby na pewno wszystko tu się zgadza, by wpisać w list przewodowy. Leki, fory z nawozem 4 i beczka na 2. Fory z nawozem 4, beczka wina 3 i leki 2. Aha. Tu ma pan błąd. Wie pan? Zaraz tu panu poprawimy. O. Proszę bardzo, proszę wejść. Wejdzie pan szybciej, bo czasu nie mam. Nie będę już pana toporkiem atakował. A może zwrócić ładunek? Czemu kiedyś nie myślałem? Panie, no zwróć pan ten ładunek. No. O, pięknie. No wiadomo, że odrzucimy pana, no. Dlaczego, no? Niech się pan domyśli. Jedź pan. Ej, panie, drzwi pan zamknij. Drzwi pan se zamknij, no. A same się zamkną, pan mówi dobrze. Witamy. Dokumenty. Aha, do tej ważności? Czemu data ważności? Przecież tam wszystko się... A, chyba, że... To na liście przewozowym?
Nie ma czasu, żeby drzwi zamykać. Ale dynamiczna akcja. Lecimy, lecimy. Nie ma czasu, nie ma czasu. Jakaś akcja. Tak nareszcie coś się dzieje, nie? Maryjcze, chcę wyjść. Wysiada pan. Nie odbierz nowe rozkazy. No, odpal ten silnik. Oczywiście, że na kogutach jadę, a co? Fajne. Jeżdżaj pan z broni. Na bombach jadę. W końcu tego aresztowanego wiodę. Ważny telefon. O! Muszę się śpieszyć. Muszę odebrać telefon. Panie, to też 40 zostało. Dobra, panie, ja to sobie mogę wjechać. W końcu coś się dzieje. Tak, w końcu coś. Panie, odbierz telefon. Warisu, my zatracili radio Sijaza, ać brigadu starszyny Gabrilowa. Oni madre trupsaja. Ili kwawo fista terrori, a tak. Kownaja, dzielo eto ażne, iliowy madre churka paszlo, kolesy sorokin, złożnieje. Kapral Sorokin będzie ci towarzyszył. A, przestawili mi ten, radiowóz. No nie, wyłącz to. Odzyskaj kontakt z brygadą. No co jest? Jeśli tu mam jeszcze ten nawet krzyknik. Co ja mam tu zabrać? Ja już sobie w radiowozie siedzę. O! O! Coś się będzie działo. To prabotny aparatnio problema zadon. To zależne od droni od montra. Zdarza się przynajmniej raz miesiąc. Czemu mi wyłączyliście sygnały? No miałem tam jechać czym prędzej. A tartań, lecimy. Uwaga skały, ale i tak leci. Driftem, panie. Хорошая работа.
Nie trap to uwarić. Starszina Gavrilov estio zazdro kriminalov. Aczni ta aralać. Ajo madro uswiadomica inspektora ili incidiente. Ty, panie, panie. Nie, tu, tu. Coś się nie udało. Coś się nie udało, drodzy państwo. Urka! Opokameno! A smożno je wożywatko! A trobuj, wariszu. A karistanska was trybuje. Aha. I to jest koniec. I tak się to ma zakończyć? I co, jak teraz robię tak? To znowu będę od początku zaczynał? Aha. Ech, dobra, drodzy państwo, nie ma to sensu w takim razie. Dobrze, więc w tym, no, można powiedzieć optymistycznym, albo i nieoptymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy najładniejszy odcinek, skoro gra się zakończyła, z czego tu dalej prowadzi transmisję. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.